przynajmniej 7 pojazdami, które mogą taką usługę świadczyć. Wszystkie te, które były kupowane pod potrzeby akcji letniego i zimowego utrzymania dróg, zostały wyposażone w tak zwaną ramę pośrednią i hak, które umożliwiają zastosowanie kontenerów typu hakowego, czyli takie, które są stosowane do wywozu między innymi gruzu. Kontenerów specjalistycznych mamy w tej chwili 2. Są one przeznaczone do gromadzenia odpadów, które powstają przy letnim, pozimowym sprzątaniu dróg, które, odnosząc się do wypowiedzi jednego z panów radnych Przemyca, informacje jeszcze trwa. W ubiegłym roku po zimie zebraliśmy prawie 1170 ton piasku z wyciągnięcia ulic. W tym roku zebraliśmy ich dopiero 600, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie tej pracy. Być może ulica Sikorskiego jest jeszcze w harmonogramie do posprzątania, natomiast gdyby pan radny był zainteresowany pracami, które już zostały wykonane, to pełna informacja w tym zakresie jest od wglądu, łącznie z informacją o odpadach, które zostały wywiezione już na składowisko w Zakorzewie. Wracając natomiast do samej technologii odpadów, w przypadku tych odpadów, które będą wymagane dla kontenerów KP30, takich kontenerów nie mamy, i koszt zakupów mieści się w kwocie, którą poda pan prezydent w zakresie budowy szoku. Po stronie spółki, wracając jeszcze do samej lokalizacji tego szoku, proponujemy jego lokalizację, ponieważ ona zostanie jeszcze zweryfikowana przez RTOŚ w rogowej części działki, tak aby przy ewentualnej sprzedaży można było tą działkę odciąć geodezyjnie, po prostu ten szok tam zostawić, jeżeli jego lokalizacja się sprawdzi. Natomiast spółka w zakresie wywozu pozostałych objętych uchwałą przedmiotów jest przygotowana w zakresie rozpoznania samego tematu, ponieważ mamy poczynione już wstępne ustalenia z RDOŚ-em, jak również z sanepidem i innymi jednostkami, które będą musiały stosowne pozwolenia wydawać. Zimowego utrzymania dróg mamy w ilości sztuk 7 plus 3 traktory, których powiedzmy nie rozpatrujemy. Jeżeli chodzi o letnie utrzymanie dróg, to 2 z tych pojazdów są przystosowane tylko do zamiatarek, z tego względu, że to jest zupełnie inna zabudowa i wymaga ona podłączenia 2 oddzielnych obwodów hydraulicznych. Jeżeli chodzi natomiast o samo zadanie, jakim jest PSZOK, to kontenery nie będą pracowały w sytuacji takiej, że są zabudowane na podwoziach i cały czas krążą po mieście. Ewentualna praca będzie polegała na tym, żeby kontener dowieźć na miejsce zbiórki i z tego miejsca transportować go do PSZOK-u bądź w inne miejsce, jeżeli na przykład będą to elektrośmieci, bo zakładamy, że większość tych elektrośmieci w postaci telewizorów zużytych na przykład będzie sprzedawana do dalszego recyklingu, a koszty funkcjonowania PSZOK-u w sytuacji uzyskania dochodu na sprzedaży przetworzonych odpadów będą zmniejszały koszty funkcjonowania samego PSZOK-u. Jeżeli chodzi natomiast o samą zimę, w sytuacji gdyby na przykład założyć katastrofę, że śnieg pada przez 3 tygodnie non-stop, to i tak w sytuacji, gdy sama górna część piaskarki, tak żeby to już nie wchodzić w szczegóły, raz na jakiś czas musi zostać zdjęta, tak, w celu przesmarowania, wyczyszczenia, umycia, bądź nawet wymiany taśmy posypującej, w tym czasie można sobie to tak zaplanować, żeby rozwieźć kontenery, ewentualnie je zwieźć do bazy.